Witajcie, tutaj Galadorn. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj, jak wygląda zestaw do pobierania DNA, jak to w ogóle wygląda, cała przesyłka, jakie to są koszty, z czym to jest związane. Jak wiecie, mówiłem o tym już też i pisałem, jak ktoś wpadnie w to hobby, to ciężko potem się z niego wykaraskać, bo człowiek chce wiedzieć coraz więcej. Ja zacząłem na początku lat 2000 z testem Genographic. Obecnie właściwie finalizuję swoje badania genetyczne, ale akurat dzisiaj trafiło mi się coś, za co nawet nie musiałem płacić, a mianowicie zakwalifikowałem się do projektu firmy Ancestry, który ma spopularyzować genealogię i genetykę Polaków właśnie w tym serwisie, bo ten serwis dedykowany jest oczywiście wszystkim, ale głównie klienci tam pochodzą ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Mają mało drzew genealogicznych, bo to jest właśnie fajna rzecz, kiedy jest spięte badanie genetyczne, takie autosomalne jak tutaj, które bada cały zasób genetyczny nie tylko po tacie i po mamie, ale po wszystkich przodkach i obejmuje, można powiedzieć, tak do 4-5 pokoleń wstecz. W Stanach Zjednoczonych, no wiadomo, jest mieszanka etniczna, w związku z tym jest też bardzo ciekawe dla ludzi dowiedzieć się, jakie komponenty mają, skąd wywodzą się ich przodkowie. Pomaga to potem w genealogii. Ja sam, moi drodzy, rozszerzyłem swoje drzewo genealogiczne dosyć znacznie właśnie dzięki takiemu serwisowi, bo udało mi się odnaleźć krewnych mojego prapradziadka, który nazywał się Dziedzioch, pochodził spod Raciborza. No, okazuje się, że w tej chwili w drzewie genealogicznym mam takich dalekich kuzynów, którzy są hrabiami von Burkesroda z Niemiec, którzy właśnie no, stali się powinowatymi tych moich dziedziochów. Udało mi się zakwalifikować właśnie do takiego darmowego testu Ancestry. Dzisiaj otrzymałem przez DHL przesyłkę. Wyglądało to tak, że dostałem SMS-em informację, że przesyłka idzie. Miałem sobie wybrać punkt odbioru DHL. Tutaj w pobliskim sklepie to zrobiłem. Poszedłem tam. Trzeba było okazać dowód osobisty. Otrzymałem cały taki duży worek właśnie z tą przesyłką. I w worku kolejny worek do przesyłki zwrotnej. W związku z tym nie muszę nic płacić za to, żeby wysłać z powrotem te moje wyniki. Mam tutaj kilka takich też pism, różnego rodzaju umów, ponieważ jest to taka promocja, którą oni określają jako VIP. W związku z tym tutaj trzeba też dać im uprawnienia do zawiadywania potem tymi różnymi danymi. A najciekawsze oczywiście dla Was też będzie to pudełeczko. Pudełka z testami są zawsze bardzo ładne. Ja już sobie wcześniej otwarłem, żeby łatwiej było mi to teraz tutaj poczynić. W środku mamy taką instrukcję obsługi w języku angielskim z wszelkimi informacjami, jak należy pobrać sobie to DNA. Chodzi ogólnie o to, żeby no tak co najmniej pół godzinki przed pobieraniem tego swojego DNA materiału nie jeść, nic nie pić, żeby w ustach nie było po prostu innych DNA, żeby nie okazało się, że ktoś jest kawą albo nie wiem, kurczakiem. I jest tam taki właśnie pakiecik do pobierania śliny. Wygląda to tak, że tutaj do tej właśnie fiolki z kodem należy napluć. Ona jest dosyć płytka, do tej czarnej kreseczki musi być tej śliny. I potem po dokonaniu tego zdejmuje się ten lejek, nakręca się na tą fiolkę ten komponent, który ma w sobie też taki płyn, który wchodzi w reakcję z tą śliną. Trzeba potrząsnąć przez 5 sekund całość i następnie już skręcone razem wkłada się to do takiego specjalnego, ładnego woreczka. Całość z woreczkiem do tego pudełka. Zakleja się pudełko. Wkłada się do koperty zwrotnej i zanosi do DHL-a, żeby właśnie odesłali z powrotem. Tak to najprościej wygląda. Są też takie firmy, które zamiast śliny pobierają nabłonek naskórka z wewnętrznej części policzków, czyli jest taka specjalna szczoteczka, którą się po prostu po wewnętrznej stronie policzka pociera przez pewien czas
i wkłada potem też do takiego właśnie specjalnego płynu, aby się to utrwaliło, odsyła. Oczekiwanie, no, bardzo jest różne. Ja mam takie doświadczenie, że no, trzeba się uzbroić w cierpliwość. To sobie tam idzie. Teraz w dobie pandemii przesyłki z DNA prawdopodobnie idą troszkę dłużej niż normalne przesyłki. Ostatnio robiłem taki duży test, pełne sekwencjonowanie swojego genomu. To było w firmie Dante Labs. No to w sumie łącznie na chyba wszystkie wyniki, o ile nie chcę teraz pomylić, ale około 3 miesięcy w sumie czekałem. Powiem wam, jakie robiłem już testy. Właśnie zaczęło się od tego Genographic, gdzie to były takie pierwsze testy genetyczne dostępne powszechnie ludziom, gdzie dowiedziałem się o swojej takiej ogólnej haplogrupie mojego chromosomu Y, czyli mojej linii męskiej, mojego patrylinearnego pochodzenia. I to było właśnie R1a. W bardzo takim ogólnym, można stopniu powiedzieć, sięgające te dane może mezolitu albo neolitu. To były bardzo płytkie badania, ale to było dla mnie ciekawe, dowiedzieć się, że jestem krewniakiem innych Indoeuropejczyków. Później pod kierunkiem moich dobrych kolegów, świetnych genealogów i genetyków Łukasza Łapińskiego i potem także Artura Martyki, udało mi się przeprowadzić dalsze pogłębione badania, które robiłem w takiej firmie ISEC, gdzie robiłem to taką tańszą wersją, powiedzmy, bo żeby zbadać sobie w pełni genotyp, to trzeba wydać, no, dzisiaj może około 1200-2000 zł. Ale są też takie tańsze sposoby, właśnie dzięki pomocy kolegów, którzy się na tym lepiej znają. Myśmy wtedy, można powiedzieć, na podstawie jakichś ogólnych danych strzelali, jakie to może być, jaka podgrupa tej mojej haplogrupie ogólnej, i wybieraliśmy ją i sprawdzaliśmy za kilka dolarów w laboratorium w Berlinie, właśnie czy to się potwierdzi. Akurat udało się nam trafić praktycznie do samego końca. Tam udało mi się w zasadzie małym kosztem określić swoją finalną haplogrupę YDNA, która jest, jak się okazuje, haplogrupą ludzi, mężczyzn, którzy mieszkali na terenie dzisiejszego Podlasia, trochę może Litwy, dawni Jadźwiękowie prawdopodobnie, wcześniej Aistijowie, czyli to jest haplogrupa R1a Y42837. Nie znałem jeszcze wtedy swojego mitochondrialnego DNA, nie znałem także autosomów. Autosomy zacząłem badać właśnie poprzez MyHeritage, o ile teraz nie pomylę tego wszystkiego. Robiłem również badania, potem przenosiłem swoje dane do innych jeszcze serwisów. Oczywiście mam Family Tree DNA, też swoją próbkę, ale tam też takie właśnie najtańsze badania. Natomiast dla mnie takim najważniejszym momentem w badaniach genetycznych było zrobienie tych takich dosyć drogich testów w Dante Labs. One mogły kosztować nawet około $400, ale udało mi się załapać w dobie pandemii na taką świetną promocję. To ja bardzo dziękuję właśnie moim kolegom genetykom, że mi o niej powiedzieli. I zapłaciłem zamiast kilkuset dolarów, zapłaciłem $170. Zrobiono mi pełne sekwencjonowanie DNA i wyprodukowano pliki wielogigabajtowe, które potem można przesłać do różnych innych firm, które potem umieszczą cię na drzewie genealogicznym ludzkości. I tutaj korzystam właśnie w tej chwili z usług świetnej takiej firmy, którą bardzo lubię, nazywa się ona Yfull i tworzy ona tak zwane Y-tree oraz mitochondrialne tree, czyli drzewo genealogiczne ludzkości, gdzie są, no, wszyscy chętni, którzy zbadali swoje DNA, wysyłają tam swoje próbki, swoje wyniki i umieszczani są na takim drzewie genealogicznym. To na moim blogu, który nazywa się Aldreich, możecie zobaczyć, bo często o tych sprawach piszę. Także bardzo was zachęcam. Mam taką swoją teorię spiskową, że te badania są tak wrażliwe, bo one dotyczą etniczności, że może tak być, że w umysłach jakichś polityków się za jakiś czas narodzi pomysł, żeby ograniczyć na przykład w Unii Europejskiej badania genetyczne. W związku z tym, kto chce mieć takie badania dobre, to niech się pospieszy, bo może za kilka lat nie być takiej możliwości. Wiem, że w niektórych krajach europejskich troszeczkę się te sprawy ogranicza właśnie. Także nie bójcie się, róbcie badania, ponieważ one bardzo pomagają w genealogii, w określaniu pochodzenia na przykład Polaków. Także wy nie robicie tylko tego
tak dla siebie, ale również dla wiedzy naukowej, po prostu o naszym społeczeństwie, o Europie, o dziejach ludzkości. Dzięki badaniom genetycznym udaje się określić różnego rodzaju dawne migracje, daje się określić historię ludzkości, która nie jest zapisana właśnie w kronikach ani w jakichś dawnych annałach, tylko właśnie w genach. Bardzo, bardzo polecam. Może akurat niekoniecznie Ancestry dla Polaków, jeżeli chodzi o badania genetyczne. Gdybym mógł polecić, to dwie firmy. Moją ulubioną, gdzie teraz też niedawno robiłem badanie razem z moim kolegą genealogiem Karolem. Nazywa się ta firma 23 and Me, czyli 23 i ja, 23 and Me. Podam link do tej firmy i tam po bardzo, no, zapłacicie około 100-120 dolarów, ale macie już określoną haplogrupę Y, haplogrupę mitochondrialną oraz autosomy i bardzo ciekawe mapki, różne zestawienia, informacje o zdrowiu. Naprawdę to jest taki wszechstronny test i bardzo fajny. Natomiast bardzo dużą bazę danych z Europy posiada serwis MyHeritage, także też tam można sobie zrobić badania. Zresztą mając wyniki z 23andMe możecie przesłać je potem do MyHeritage, zapłaciwszy potem niewielką sumę. Te dane DNA są też uwzględnione, kiedy robicie sobie tam drzewo. Także bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Niedługo nagram dla Was ciekawy wykład na temat moich najnowszych ustaleń w badaniach genealogii Tolkienów, bo zbliża się wielki dzień, a mianowicie już niedługo poznamy pełny, można powiedzieć, sekwencjonowanie genomu rodziny Tolkienów, jednego z kuzynów profesora Johna Ronalda Reuela Tolkiena, który jest moim dobrym znajomym i który zgodził się właśnie na takie badania, a który, jak się okazuje, przynajmniej z tych wstępnych wyników, które już mamy, również należy do tej samej podgrupy mężczyzn w Europie, którzy wywodzą się właśnie od Bałtów, być może od Prusów albo od Jadźwingów, co by potwierdzało, no, wiedzę moją historyczną na temat rodziny Tolkienów, bo jak wiecie, udało mi się udowodnić historycznie, genealogicznie, że Tolkienowie wywodzą się ostatecznie, no, poprzez Gdańsk, ale z Prus, z terenu blisko dzisiejszego Kaliningradu, czyli dawnego Królewca, no niestety w okręgu kaliningradzkim. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, już więcej nie przynudzam, zapraszam na Simbelkon, który odbędzie się jutro od godziny 16:30. To też informacje podam Wam w komentarzu pod tym filmikiem. Na razie.